Szanowni Państwo, mamy dzisiaj okazję przekazać teren pod budowę parkingu w systemie Parku i Jedź. Mieszkańcy Radomia, którzy dojeżdżają do Warszawy bądź dojeżdżają gdzieś dalej, mogą zostawić bezpiecznie. Od listopada będą mogli zostawiać tu bezpiecznie swoje pojazdy. Parking jest przewidywany na 198 samochodów i na 40 pojazdów jednośladowych. Mam nadzieję, że przyczyni się to do podniesienia komfortu życia naszych mieszkańców, ale też zapewni bezpieczeństwo dla naszych pojazdów i będzie to początek cywilizowanego podróżowania w zintegrowanym pasażerskim transporcie publicznym. Ponieważ obok mamy dworzec PKS-u, który niebawem będzie współpracował z kolejami mazowieckimi i mam nadzieję, że na wspólnym bilecie będziemy mogli wjeżdżać do Warszawy. Te działania wszystkie podniosą standard naszego życia. I za głęboko to będzie, bo tak, za dużo nocy. Zobawiali, że wykopiemy Piotrówkę. Dobra. Dziękuję, panie dyrektorze.